Przyjechaliśmy ze wszystkich wsi naszej gminy, księże proboszczu, do kolebki kultury, do zabytkowego kościółka w Orawce, aby wspólnie się modlić, aby wspólnie prosić Pana Boga i prosić o dziękczynienie i ofiarowanie. Przyjechaliśmy, aby dziękować za tegoroczne plony, żeby nie brakło na stole orawskim, polskim, europejskim chleba, abyśmy potrafili się nadal dzielić z drugim człowiekiem w potrzebie, tam, gdzie jest bieda, żebyśmy razem, wspólnie tworzyli tą jedną wielką rodzinę. Prosimy o tę modlitwę, ażeby w naszych rodzinach nie brakowało chleba, żeby w naszych rodzinach była zgoda w naszej małej ojczyźnie. Orawa, o to proszę. O całej społeczności naszej gminy i naszych rolników to wieniec wręczam księdzu proboszczowi dziś jako dar chleba. To symbol, książę. Zapłać. Dziękować jest jakby wpisane w naturę człowieka, ale jakiego człowieka? Człowieka rozumnego. Człowieka, który stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. Ma rozum, czyli może myśleć, może tworzyć, ale ma też wolną wolę. Może decydować, w jaki sposób skorzysta z tego pierwszego daru i innych darów, którego Pan Bóg wyposażył, czyniąc do siebie podobny. Ale dziękować może człowiek rozumny. Człowiek głupi nie dziękuje. Człowiek rozumny dziękuje dlatego, że wie, że nie jest samowystarczalny. Wie, że to wszystko, co otrzymał, nie jest tylko wysiłkiem jego myśli, siły, mięśni, pracy, współpracy z innymi. Że to wszystko ma swoje źródło w Bogu. I dlatego dziękuję temu Bogu, od którego to wszystko otrzymał. Człowiek głupi może dziękować jedynie sobie samemu, że cokolwiek stworzył, cokolwiek zdziałał, bo nie widzi, gdzie jest źródło tego wszystkiego, co posiada. Dzisiaj dziękujemy za dary ziemi, za plony ziemi, ale przecież w tym dziękczynieniu zawiera się podziękowanie dla ludzi, dla tych wszystkich ludzi, którzy się trudzili, by te plony wytworzyć, by te plony osiągnąć. Dziękujemy Panu Bogu za człowieka, za nasze braci, za nasze siostry, z którymi razem trudzimy się, by wspólnie móc potem cieszyć się dobrami tej ziemi. Takie przypomnienie, że człowiek, czy ten, który odchodzi, czy ten, który żyje, jeśli obdarowuje nas jakimkolwiek dobrem, to jest tylko pośrednik. My też jesteśmy pośrednikami w stosunku do naszych braci i sióstr. Tego dobra, które Pan Bóg składa w nasze ręce, byśmy się tym dzielili.